Dowiedzmy się czegoś o proporcjach. Są to po prostu wyrażenia porównujące ilości. Wyrażam się chyba trochę niejasno, ale chodzi o coś, co już może rozumiecie, a może nie. Podam Wam więc kilka przykładów. Jeśli mam 10 koni i 5 psów, i ktoś przychodzi do mnie i mówi: Sal, jaka jest proporcja koni do psów? Koni do psów. Chodzi o to, żebym powiedział, ile koni przypada na jakąś liczbę psów. Czyli mogę powiedzieć, że mam 10 koni na każde 5 psów. Inaczej mówiąc, proporcja koni do psów jest jak 10 do 5. Mogę to też zapisać jako ułamek zwykły. Mogę powiedzieć, że proporcja koni do psów to 10 do 5. Mogę ją też zapisać słownie. 10 do 5. Wszystkie te wyrażenia oznaczają to samo. Przy czym to, co piszę na początku lub na górze, to liczba koni. Natomiast liczbę psów zapisałem tutaj i tutaj. I jeszcze tutaj to liczba psów. Są to wszystko wyrażenia porównujące dwie ilości. Mam więc 10 koni na każde 5 psów. Co to znaczy? Znaczy to, że mam 5 koni na jednego psa. O, przepraszam, nie 5 koni na jednego psa, ale 2 konie na każdego psa, tak? Jeżeli na 5 psów mam 10 koni, to znaczy, że na jednego psa przypadają 2 konie. Na 2 konie przypada 1 pies. Mam 2 konie na jednego psa. Jak do tego doszedłem? Jaka jest największa liczba, przez którą dzielą się obie liczby? Co jest ich największym wspólnym dzielnikiem? Największa liczba, przez którą dzielą się obie te liczby, to 5. 5. Dzielimy obie liczby przez 5 i otrzymujemy te proporcje w postaci skróconej. Zapiszę to tutaj. To to samo co 2 przez 1 lub 2 do 1. W proporcjach ciekawe jest to, że nie wskazują konkretnych liczb. Tutaj nie mamy ogólnej liczby koni ani psów, które posiadamy. Ta proporcja mówi nam, ile koni przypada na jednego psa, albo ile psów przypada na jednego konia. A jeśli ktoś zada pytanie: Jaka jest proporcja psów do koni? Proporcja psów do koni. Jaka jest tu różnica? Tu mieliśmy proporcję koni do psów, a tutaj psów do koni. Teraz szukam proporcji psów do koni. Przestawiam więc liczby. Psy, na każde 5 psów mam 10 koni. Jeśli podzielę obie liczby przez 5, to na jednego psa mam 2 konie. Proporcja psów do koni jest jak 5 do 10 lub 1 do 2. Można to też zapisać tak, 1 do. Może tutaj niżej. 1 przez 2 lub 1 do 2. Ale ogólna zasada jest taka, że proporcje lub ułamki podajemy w najprostszej, czyli skróconej postaci, tak jak tu. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Załóżmy, że mam 20 jabłek. Załóżmy też, że mam 40 pomarańczy i 60 truskawek. Jaka jest proporcja jabłek do pomarańczy i do truskawek? Można zapisać to tak. Jaka jest proporcja? Jabłek do pomarańczy i do truskawek. Zacznę od stwierdzenia, że na 60 truskawek, na każde 60 truskawek mam 40 pomarańczy i 20 jabłek. 40 pomarańczy i 20 jabłek. To jest prawda, można powiedzieć, że proporcja jabłek do pomarańczy i do truskawek wynosi 20 do 40 do 60. To nie jest błędne, ale jak mówiliśmy wcześniej, należy to uprościć. Pomyślmy, jaka jest największa liczba, przez którą dzielą się te trzy liczby. W tej proporcji są aż trzy elementy. Największa liczba, przez którą dzielą się wszystkie trzy liczby, to 20. Jeżeli podzielimy każdą z nich przez 20, to wyjdzie, że na każde jabłko mam dwie pomarańcze i mam trzy truskawki. A więc proporcja jabłek do pomarańczy, do truskawek to 1 do 2 do 3. Wyszło mi to z podzielenia każdej z liczb przez 20. Myślę, że rozumiecie, jak to działa. Gdyby ktoś zapytał Pozwólcie, że to zapiszę. Jaka jest proporcja truskawek do pomarańczy? Zróbmy to pomarańczowym. Proporcja truskawek do pomarańczy do jabłek. Chciałem to zapisać żółtym. Jaka jest więc ta proporcja? Na każde trzy truskawki mam dwie pomarańcze i jedno jabłko. Czyli wychodzi 3 do 2 do 1. Ogólna zasada jest taka, że jeśli ktoś pyta o proporcje elementów ustawionych w danej kolejności, to proporcja musi być podana w tej samej kolejności. We wszystkich przykładach podane tu były liczby czy ilości różnych rzeczy, a my na ich podstawie określimy proporcje. A gdyby było na odwrót? Gdybym najpierw podał proporcje. Przyjmijmy, że proporcja chłopców do dziewczyn w klasie wynosi 2 do 3. Mogę też zapisać tak: 2 do 3. Na każdych dwóch chłopców mamy trzy dziewczynki, a na każde trzy dziewczyny mamy dwóch chłopców. Przyjmijmy, że w klasie jest 40 uczniów. A co gdyby ktoś zapytał: Ile dziewczyn jest w klasie? Ile dziewczyn? Jest w klasie. Wydaje się to bardziej zawiłe niż wcześniejsze przykłady. Znamy całkowitą liczbę uczniów i znamy proporcje, ale ile dziewczyn jest w klasie? Proporcja chłopców do dziewczyn zapiszę to tak. Chłopcy, użyjmy stereotypowych kolorów. Proporcja chłopców do dziewczyn wynosi 2 do 3. Mamy tu 2 do 3. To znaczy, że na każde 3 dziewczyny przypada 2 chłopców. Na każdych 2 chłopców mamy 3 dziewczyny. Co można jeszcze wywnioskować? Otóż na każdych 5 uczniów 5 uczniów przypada dwóch chłopców i trzy dziewczyny. I trzy dziewczyny. Wykorzystajmy te informacje. Ile mamy grup po pięciu uczniów? Mamy 40 uczniów w klasie. Na każdych pięciu uczniów mamy dwóch chłopców i trzy dziewczyny. Ile jest grup po pięciu uczniów? Mamy 40 uczniów podzielonych na grupy pięciosobowe. Wielkość grupy określiłem, patrząc na proporcje. Ile jest grup po pięciu uczniów? Mamy 8 grup. 40 podzielić przez 5, czyli 8. Teraz sprawdźmy, ile mamy dziewczyn. W każdej grupie są 3 dziewczyny. W każdej grupie są 3 dziewczyny. Mamy 8 grup, a w każdej są trzy dziewczyny. Osiem grup. razy trzy dziewczyny na grupę, czyli 24 dziewczyny w klasie. W ten sam sposób można obliczyć liczbę chłopców. Ilu jest chłopców? Można to zrobić na dwa sposoby. Wiemy, że w każdej grupie jest dwóch chłopców jest osiem grup, jest więc 16 chłopców. Albo tak wiemy, że jest 40 uczniów, wśród nich są 24 dziewczyny. 40 minus 24 to 16. Zawsze wychodzi 16 chłopców. A oto sposób super szybki. Spójrzcie, 2 plus 3 to 5. Ile mamy grup? 40 podzielić przez 5 to 8. W każdej grupie są 3 dziewczyny. Czyli mnożymy 8 razy 3, mamy 24 dziewczyny. Teraz coś trudniejszego. Wróćmy do przykładu ze zwierzętami. Proporcja, proporcja, co mamy na farmie, niech będzie proporcja owiec do powiedzmy kurczaków, i do na przykład, e, świń. Proporcja owiec, do kurczaków, do świń... proporcja ta... Proporcja ta wynosi 2... do 5... do 10. Zauważcie, że nie da się już tego skrócić. Nie ma liczby, przez którą dzieliłyby się pozostałe. Mamy więc proporcję owiec do kurczaków do świń. Razem jest. 51 zwierząt. Chcę obliczyć, ile jest kurczaków. Ile jest kurczaków. Zastosujmy ten sam sposób. Na każde dwie owce mam 5 kurczaków i 10 świń. W jednej grupie mam więc 17 zwierząt. 17 zwierząt. Skąd się wzięło to 17? Po prostu dodałem 2 plus 5 plus 10. Na każde 17 zwierząt mam 2 owce, dwie owce, 5 kurczaków. 5 kurczaków i 10 świń. Ile jest grup złożonych z 17 zwierząt? Razem mam 51 zwierząt. Jeśli w każdej grupie jest 17 zwierząt, to 51 dzielimy przez 17. Mamy 3 grupy po 17 zwierząt. 17 zwierząt. Ile jest razem kurczaków? W każdej grupie jest 5 kurczaków. Mamy 3 grupy po 5 kurczaków. Czyli mamy 3 razy 5 kurczaków, a więc 15 kurczaków. I gotowe. Sumowałem to mając w pamięci, że na każde 17 zwierząt mam 5 kurczaków. Mam 3 grupy po 17 zwierząt w każdej 5 kurczaków. 3 razy 5 to 15. Tą metodą można też obliczyć liczbę owiec i świni